Cześć, Marcin Jaskulski, Benchmark.pl. Dziś zajrzymy do pudełek z Radeonami Navi. Jest to okres wielkich premier. Mieliśmy już premierę GeForce'ów Super. Przed nami premiera procesorów AMD Zen 2 i właśnie kart Radeon Navi. Wyniki znajdziecie wydajności w artykule oczywiście i w naszym teście. Natomiast teraz zajrzymy sobie do pudełek. Mamy tutaj model 5700 oraz 5700 XT. Przypomnijmy, że ta ślicznotka będzie konkurować z GeForce'em RTX 2060, natomiast ta mocniejsza wersja z opiskiem XT z GeForce'em RTX 2070. Czy to się uda? To powiedzą nam testy, a teraz zajrzyjmy do kryją pudełka. Unboxing zaczynamy od słabszego modelu, czyli Radeona RX 5700. Tak oto prezentuje się model 5700. Konstrukcja dość typowa dla referentów AMD, czyli mamy kanciastą obudowę, dmuchawę. Jeżeli chodzi o porty, mamy tutaj trzy porty DisplayPort, jeden port HDMI. Natomiast jeśli chodzi o wtyczki zasilające, mamy jedną 8-pinową i jedną 6-pinową. Jaki będzie pobór energii, to zobaczymy. Tutaj mamy mocniejszą wersję Radeona Navi, czyli model 5700 XT. Przypomnijmy, że teoretycznie ma to być konkurent GeForce'a RTX 2070. Czy będzie tak w rzeczywistości? Zobaczymy. W modelu XT nie można pomylić z poprzednim, wszystko przez to charakterystyczne wygięcie obudowy, które oczywiście budziło mnóstwo żartów, że ktoś upuścił niechcący kartę, czy też na nią usiadł. Wygląda to fajnie naszym zdaniem, zawsze to jakaś odmiana. Sama karta niespecjalnie różni się od słabszego modelu, czyli jest podobnych wymiarów. Tak samo ma dwie wtyczki zasilające, 8 pin i 6 pin. Jeżeli chodzi o gniazdka, wyprowadzenie obrazu, również trzy porty DisplayPort, jeden port HDMI. W naszych rękach są więc obie karty, dzięki którym teoretycznie firma AMD może odzyskać część wpływów na rynku kart graficznych. Zobaczymy, czy to się uda. To oczywiście nagrywamy jeszcze parę dni przed testami, dlatego wybaczcie, ale muszę już lecieć, zająć się tymi ślicznotkami. Testów jest sporo, czas ucieka, trzymajcie się i do zobaczenia.